Blisko 500 absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych. Uroczystości związane z zakończeniem toku nauczania na Wałbrzyskiej Uczelni odbyły się w sali Audytorium Novum. Absolwenci PWSZ ubrani w odświętne szaty odebrali dyplomy z rąk dyrektorów poszczególnych instytutów. Uroczystość została podzielona na dwie części. Z oficjalnego ukończenia studiów najpierw cieszyli się absolwenci Instytutu Humanistycznego oraz Turystyki i Rekreacji. Podczas drugiej odsłony uroczystości gratulacje zebrali znowu studenci kierunków przyrodniczo-technicznych oraz społeczno-prawnych. Państwo jako tegoroczni absolwenci naszej Wałbrzyskiej Uczelni powiększacie grono ponad 8 tysięcy dyplomowanych absolwentów tej właśnie pierwszej Państwowej Szkoły Wyższej Wałbrzychy. Zawsze powtarzam, że w tym górniczym mieście i regionie o wielowiekowych tradycjach przemysłu wydobywczego przez całe dziesięciolecia ambicją było zdobycie średniego wykształcenia zawodowego. Wyższe wykształcenie było dostępne tylko dla nielicznych i tylko w dużych, odległych ośrodkach akademickich. Podczas uroczystości abiturienci złożyli również ślubowanie, na którym przyrzekali wykorzystać zdobytą wiedzę dla rozwoju osobistego i społecznego, a także godnie reprezentować Wałbrzyską Uczelnię jako jej absolwenci. Część z nich podejmie dalszą naukę na studiach drugiego stopnia.